Moja Oktawczyda zaginęła. Siostra księdza Anselma, adwokat, zajmuje się tam moją sprawą. Dziwne, że chilijska policja mnie nie szuka. Komandante, Daniel nie zabił żony. Uciekł z więzienia, bo zamknięto go bez procesu. Szukał sprawiedliwości. Sprawdzę to. Także paszport Juliana Hernandeza, którego zabił Leoncio. Zobaczymy, czy daty się zgadzają. Przekażę wszystkie przydatne informacje. Jeśli ktoś mnie ściga, to tylko policja w Chile. Tutaj nie popełniłem przestępstwa. Używał pan fałszywego nazwiska. Ale nikt wskutek tego nie ucierpiał. Zbadam to. Dobrze. Jest jeszcze coś. Tak? Chcę wnieść oskarżenie przeciwko Isadorze Lascano. Zamordowała ojca Baldomera. Jestem o tym przekonany. Twierdzi pan, że Isadora Lascano odpowiada za jego śmierć? Tak. Przecież zmarł na zawał. Pozornie. Jestem pewien, że to ona go uśmierciła. Sam pan twierdził, że Alonso oskarżał matkę o próbę zabójstwa. To potwierdza moje podejrzenie. Poważne oskarżenie. Na jakiej podstawie jej pan wnosi? Co ci jest? Dlaczego masz taką minę? Pani Agustina obiecała zabrać mnie ze sobą. Ale pan Dionisio się sprzeciwił. Powiedziało, że nie jestem mu potrzebna. Bardzo to przeżyłam. Cieszyłam się, że będziemy miały dach nad głową. Dokąd pójdziemy? Nie martw się. Razem znajdziemy pracę. A dopóki się nie urządzimy, wynajmiemy pokój u pani Amandy. To jest wyjście. Na pewno nam nie odmówi. Mogę też poprosić panią Kamilę, żeby pozwoliła nam się zatrzymać u siebie w służbówce. Nie chciałabym jej teraz sprawiać kłopotu. Wszystko się wyjaśni, rozchmurz się. Zjem na mieście. Przygotuj coś prostego dla pracowników. Może być fasola. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Nie zrozumiałaś? Zrozumiałam, ale myślałam, że mnie pani dzwoni. Skąd ci to przyszło do głowy? Luz Maria, Dorotea i ty zostajecie. Nie będę przecież gotowała, sprzątała i smała łóżek. Oczywiście, że nie. Właśnie. Nie wyciągajcie fałszywych wniosków i nic sobie nie myślcie. Zostajecie do mojej dyspozycji. Zgoda? Tak, proszę pani. Nie stójcie tak do roboty. Będziesz dla niej pracowała? Bogu dzięki, że się mnie nie pozbędzie. Nie możesz usługiwać kobiecie, która wypędziła panią Kamilę. Gdzie się podzieją? Isadora nie może ich wyrzucić na bruk. Już to zrobiła. Jutro muszę opuścić rancho. Porozmawiam z Kamilą. Mogą do mnie się sprowadzić, na jak długo chcą. Wiem, ale zamieszkają w domu Kamili w miasteczku. To dobrze, ale i tak chciałabym ich zaprosić do siebie. Wyobrażam sobie, jak się czują. Kiepsko. Kamila straciła grunt pod nogami. To był dla niej cios. Na pewno. Dlatego chciałabym im zaproponować gościnę. Tobie też. Rafa, przyszłam cię przeprosić.
I wiem, że kiedy wyznałeś mi swoje uczucia, zachowałam się dziwnie. Byłam po prostu przerażona. Czego się bałeś? I pomyśleć, że uczulałam na to Kamilę. Bałam się otworzyć ponownie na miłość, okazać swoją bezbronność. Nigdy bym cię nie skrzywdził, wiem. Zastanowiłam się i doszłam do wniosku, że strach paraliżuje. Nie pozwala cieszyć się życiem. Dlatego chcę ci zaproponować wspólne mieszkanie. Dajmy sobie szansę. Rafa, przyniosłam ci swoje serce. Poważnie? Jak najpoważniej. Byłam głupia, że wcześniej tego nie zauważyłam. Ja też cię kocham. Zrozum, nie mogę zostać bez pracy. Przed chwilą zgodziłaś się, że razem znajdziemy coś nowego. Dobrze, ale tymczasem mogę pracować tutaj. Zostać tutaj to zdradzić panią Kamilę i resztę. Nie rozumiesz? Nie wierzę, że tak to przyjmą. Znają naszą sytuację. Mamy swoją godność i jesteśmy wdzięczni rodzinie Monterde. Przyjęli mnie tu razem z tobą bez słowa. Pan Daniel nie narzekał, że biega za tobą małe dziecko. Choćby dlatego nie powinnaś służyć Isadorze. Kocham Monterdów. Byli dla mnie bardzo dobrzy. Ale w moim wieku niełatwo znaleźć pracę. A w tym domu spędziłam połowę życia. Nic nie trwa wiecznie. Musisz poszukać nowej pracy. Wszyscy wiedzą, jak dobrze gotujesz. Znajdziesz posadę. Łatwo ci mówić. Jesteś młoda. Wolę umrzeć z głodu, niż przyjąć od Isadory jedno peso. Nie mam dowodów, ale sekcja potwierdzi moje słowa. Ma pan aż taką pewność? Ktoś wszedł do pensjonatu i zabił go. Pani Amanda znalazła na podłodze rozrzucone tabletki. Ojciec Waldemaro nie mógł się ruszyć, więc nie on je strącił. A pani z sąsiedztwa widziała wychodzącą z pensjonatu kobietę, której wysopis pasuje do Isadory. Byłam wcześniej u niego. Czuł się dobrze. Dziwne, że kiedy wróciłam, już nie żył. Proszę też wypytać Leoncja, który spowodował wypadek księdza. Nie mówi. Nie potrafi też pisać, więc kontakt z nim jest niemożliwy. Można go przesłuchać. Da znak głową. Zapytajcie, czy Isadora zamordowała ojca Waldemara. Nie jest wiarygodnym świadkiem. Ale rozpoczniemy śledztwo. Właściwie pani Isadora została już oskarżona przez syna. A państwo nie powinni byli tak długo zwlekać. Rozumiemy to. Ale dopiero od niedawna mam obywatelstwo meksykańskie. Przebywałem tu nielegalnie. Nie mogłem narażać Kamilę. Teraz wiadomo, jak się nazywam i oboje jesteśmy bezpieczni. Zaraz napiszę ci referencję. Dziękuję. Nie będę już potrzebny. Dlaczego? Czy obrazi się pani, jeśli zostanę na ranczu?
Pani Isadora powiedziała, że mnie zatrudni. Potrzebuję pomocy. Luzma twierdzi, że jeśli zostanę, pani i pani Kamila potraktuje cię to jak zdradę. Skądże? Choć wcale mnie to nie cieszy. Wiem, że musicie myśleć o przyszłości. Chciałam pomóc, ale nie mogłam. Wiem i bardzo za to dziękuję. Nie martw się. Jeśli Isadora chce, żebyś została, to zostanie. Jesteś przywiązana do tego miejsca. Znasz tu każdy zakamarek. A todo lo que hay aquí. Ay, señora. Muchas gracias. Ulżyło mi, bo Luzma sprawiła, że naprawdę źle się poczułam. Nie zważaj na nią. Dzieci są najsurowszymi sędziami. Luz Marii łatwo mówić, bo jest młoda i krótkowzroczna. To właśnie jej powiedziałem. Spróbuję. A jeśli mi się nie spodoba, poszukam sobie czegoś innego. Dobrze? Dziękuję wam za lojalność. Nigdy o tym nie zapomnę. Można? Co tu robisz? Zabroniłem ci przychodzić. Możecie zobaczyć Natalia. Wiem, ale wyszła z Omarem. Muszę z panem porozmawiać. O czym? Wpadłem. Kto się zdemaskował? Rafael, ten pisarz. Przyłapał mnie, jak podsłuchiwałem panią Amandę i mecenasa Beserza. Ty idioto! Jak mogłeś do tego dopuścić? Zdaje się, że pan Dionisio jest w domu. Sprawdzę. Odebrali mi komórkę, więc już wiedzą, że działałem na pańskie polecenie. Szef jest zajęty. Wracaj do swojego pokoju. Dobrze.